Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcineczek z gry Gwiezdne Wojny. Skończyliśmy na Ilium ostatnio, także teraz będziemy chyba wracać. Mamy już mieczyk odnowiony, będziemy teraz wracać na Datomirę. Tam musimy wygrać z tym naszym ziomusiem, który tutaj te siostry nocy jakby. Było czasem ogromnego wraku? Może tam być coś ciekawego? Wróć na Datomirę i zabierz Astrium z grobowca Jetta. No tak, dokładnie tak musimy zrobić. Ale on coś też nam mówił przed chwilą o Zepho. I ja się tak zastanawiam. No na Zepho chyba jeszcze podejdziemy sobie później. Na razie mamy tak. Ilium w 94%. Kashyyyk mamy w 85%. Datomira w 89%. Jednego sekretu nie znaleźliśmy, tylko na Datomirze. I dwie skrzynie. Także no tak prawie cała Datomirka jest. Wydaje mi się, że tam to jedno miejsce, którego nie weszliśmy, nie? Dobra, lećmy na Datomirę. Datomira? Kto by chciał tam lecieć? Wracajmy, wracajmy. Tam jest dużo do zrobienia na Datomirze jeszcze. Datomira, co? Czas na pojedynek. Tak. Jesteś gotów na to wyzwanie. Jo. A co z tobą i Trillą? Nie wiem, czy w ogóle będę gotowa. No, jestem ciekawy, co z Trillą. Dlatego jestem z ciebie bardzo dumna. Trilla na pewno się pojawi gdzieś za niedługo, nie? Bo Trilla nie odpuści. Według mnie na 100% Trilla nie odpuści i Trilla na pewno się pojawi. Tylko się boję, że to będziemy musieli ją ostro zabijać później, nie? Tą Trillę. Zaraz wyjdziemy z hiperprzestrzeni. Siadaj. Adam. Przeleciałbym się takim samolotem, nie powiem, znaczy statkiem kosmicznym, przeleciałby się człowiek z chęcią. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. Jak obstawiacie? Jakie koszmary nas czekają? Więcej trupów, wielkie pająki, mordercze rośliny. Moment. Będzie dobrze, będzie dobrze. Lecimy. Witamy. Po raz drugi na Datomirze. Ledwo co tu byliśmy parę odcinków temu, jesteśmy znowu. Musimy się dostać. Patrzcie, no tutaj możemy przejść teraz już z tego co widzę. Tak, no moglibyśmy tymi zielonymi drzwiami przejść, tutaj sobie odblokować. Bo my musimy się do tego grobowca tutaj dostać, bo widzę, że już jest aktywny. No i tędy. No dobra, dobra, to niech tak będzie. Tylko jak się najszybciej dostać do niego? Cowałoby tędy przebiec gdzieś. Może tutaj gdzieś, jakbyśmy tutaj się dostali, a tędy? Ja popatrzę, bo tu jest w dół, nie? Tu jest w dół, tu jest gdzieś w dół. Kurde, jakie liny, to by pasowało tędy wejść i tu się wspinać, tu się wspinać, tu się wspinać. No nie fajnie, nie fajnie. Dobra, lećmy. Jakoś tam dojdziemy, damy radę. Bardziej martwi mnie tylko to, że będzie, jak to się nazywa, że zrespią się, że zrespiły się te osobniki znowu, nie? Także to mnie bardziej martwi. No ale cóż zrobić. Takie żyćko. O, już tam stoją wszyscy badziewie. Że ja uważam, że ich tu pewnie będzie sporo, nie? Z powrotem. To są wszyscy ci, co nie pozabijaliśmy ich wcześniej, nie? Którzy nam tutaj jakby brudzili. Dobra, je. To jest to, co uciekaliśmy. Jeśli pamiętacie, to uciekaliśmy kilka odcinków temu. Jezu, ile tu jest tych pajączków. Dobra, gin pajączek. Jeszcze jeden. Dobra, może taki podwójny miecz nie bardzo dla nas. No i elegancie. Jesteśmy, szybko się dostaliśmy, ale właśnie dostaliśmy się tutaj, a fajnie byłoby się dostać na te... A chociaż to wejście jest już otworzone z tego co widzę. Wejdźmy, podejdźmy tutaj, bo my tu nie byliśmy, nie? O! Mi się wydaje, że my w tym wejściu nie byliśmy. Nie, no musieliśmy być. Skoro jest na zielono, to musieliśmy być na tym wejściu.
No dobra. Tak wygląda, tutaj nie byliśmy, nie? W tym jednym przejściu. Jakimś cudem nam to zostało, ale tutaj byliśmy chyba. No dobra. Pora biec. W takim razie. I lecimy. Dobrze, że daleko nie mamy, nie? O, czerwony atak. Czerwone ataki nie możemy unikać, nie? Dobra. Pięknie. Teraz ten mieczyk naprawdę się okazał coraz lepszy zrobił dla nas. Oj, ty panie, dwa razy nas trafił. No co za dziad. Dobra, jest. W którą to stronę, panie? W tamtą, tak? Będziemy sobie wskakiwać. Jak wiecie, też mamy do zabicia tamtego ziomka jeszcze. Bo on jednak... Dobra, stoi tam jakiś cyklop. Nie wiem, czy widzicie, ale stoi ten kontraktor, czy jak mu tam było. On jakoś się tak nazywał. Kompaktor? Chyba się kompaktor nazywał. I stoją też stormtrooperzy. No to może być... Może być ciekawe. O, na czerwono, panie. Lepiej by pasowało tamtego zabić, nie? Ten ma jakiś, patrzcie, ciężki miotacz ognia. Ten sobie nie poradzi. Oj, panie, nie, nie, nie. Czemu on w ogóle odlatuje? Chłopie, nie odlatuj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Ja mogę tutaj tym mieczem rzucić w końcu na ciebie. Nie bardzo. O, zginął. Dobra, wściekły mieszko pokonany. Teraz zostałeś ty kompaktorku tylko. Ej, na czerwono, panie. Nie poczułem. O, znowu na czerwono. Znowu na czerwono. Chłopie. I znowu na czerwono. Weź trzy ataki na czerwono. Dobra. Szybko i sprawnie. Rewiktor też pokonany. Cały czas się zastanawiam, jak tym mieczem tu się rzuca. Dobra, muszę to mieć na uwadze, bo... Dobra. I tu Y to, a tu góra, a tutaj to podwójne. Dobra, dobra. Te klawisze strasznie mi się mieszają coś, więc... Dlatego sprawdzam sobie. No dobra, no to... Ale gdzie jest tamten ziomuś? Nie ma gościa do zabicia. Myślałem, że on tutaj gdzieś będzie, no ale widocznie tu go nie ma. Pewnie za tymi drzwiami będzie się chłopak skrywał. Niestety, dobra, weźmy sobie jeszcze tutaj, zmedytujmy na chwilkę tylko. Mam wrażenie, że się zbliżamy do końca już tej serii. Oby, bo już tak nas czas nagli. Dosyć ostro. Przed 28 musimy zakończyć, nie? To błąd, że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Dobra, dawaj, bijmy się. Będziesz miał życie, chłopie? Czy nie bardzo? Nie zdara. Dawaj, dawaj. Ale czy siła to odpowiedź? Oczywiście, że tak. Mistrzu. Nigdy nie zapomnę. Ta strata jest częścią mnie. Uszanuję twoje nauczanie i twoją ofiarę. Pamiętaj, wytrwałość ujawnia ścieżkę.
Trwałość ujawnia ścieżkę. Ile ich tutaj jest. Dobra, dawać panie. Dwójny miecz nam się by przydał. Ciekawe w ogóle. Od góry ktoś tam strzela, nie? Moje ciosy są słabe. O, czerwony. Zapomniałem, że czerwonego. Dobra, zmieńmy sobie ten miecz, bo podwójny jakoś nie bardzo im zabiera. Także pojedynczy od razu. 100 razy lepiej. Jakoś tak działa. Ej, no. Tam je. Idziesz? Nie idziesz. Nie chce mu się już, odechciało mu się. Dobra, no, będzie w nas strzelał z jakiegoś kurde łuku cięższego. Że dostaliśmy się do środka, ale fajnie, kurde. Tu nas nie było. Do tego grobowca. Tutaj tędy chyba możemy przejść, ale też widzę, że na górę jest wejście, więc ja bym sobie z chęcią podszedł na górę. Jak wiecie, ja lubię zwiedzać. Dobra, i tam jest, i tam. Kurde, da, dużo, dużo zwiedzania mamy. Nie powinniśmy tu być. To przeklęte miejsce. Damy radę. Nie bój się. Mamy umowę. Obiecałaś, że nauczysz mnie swojej magii. Ten Taron, to powiem wam, no kurde. Coś chłop zrobił takiego, że zaufały mu te siostry. Na poległe siostry. Ten człowiek obiecał, że umożliwi nam zemstę, ale tylko jeśli nauczy go naszej magii. Wybaczcie. Muszę wesprzeć Malikosa. A, w ten sposób. Okej, okay, czyli nauczył. One go miały magii nauczyć, a on miał ich i pomóc skrzesić, no ale to chyba nie bardzo się tak zadziało, jak się miało zadziać. Malikos chyba ich zdradził, szczerze mówiąc. Niefajnie, niefajnie. No, za chwilkę pewnie będziemy walczyć z Malikosem. Coś mi się czuje, że Malikos tutaj jest i nam nie podaruje. Więc powróciłeś. Odważny. Ale głupi. Możliwe. Merin, tak? Jestem Cal Kestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Tak mówisz, Cal. Malikos też wiele mówił. Taron Malikos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Tego nie wiem. Wiem za to, że miecz świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Co więc czyni? Dbaliśmy o pokój. Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. Ściga mnie Imperium. Ja mogę być jednym z ostatnich. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń zstąpił na nas. Pewnie Vader. I zabił mój lud. Moje siostry. I zostałam sama. Wśród ciał. Malikos przybył i obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malikos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Najlepsze jest to, że Malikos stoi z tyłu, nie? I czeka. Ej, znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Widzicie, tam stał Malikos cały czas? Malikos jest blisko. Możesz zawrócić. Nie mogę. Stawką jest życie. Dawaj, czyli damy życia. Radę. Niewinnych. Dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Jeszcze sobie tylko pochodzę, pozwiedzam. Żeby nie było, że ja tu coś ominę. Jakieś echo.
Echo serca. Stało się tu coś okropnego. Wielka rzeź. Zabili swoich, bo obiecano im władzę. Wszyscy za władzę zawsze zabijają. To jest w ogóle... Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, jak tak można. No ale cóż. Dobra, jest i pan Malikos. Ciekawe, czy będzie mocny. Wymagający. A kurde, powiem wam, arena. Ciekawa. Interesująca. Cal Kestis. A dzień dobry. Witaj w domu. A dzień dobry. Chcesz zacząć szkolenie? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Proponuję ci to samo. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. Ambitne plany ma ten Cal, szczerze mówiąc. Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa. Czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra. Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Dobra, bijmy się. Szkoda czasu. Więc Datomira będzie twoim grobem. Dobra, 2-1. No dobra, niech tak będzie. Uniki cię nie uratują. Coś na pewno mnie uratuje. No dawaj, dawaj, panie, no. Widzisz, a, czerwony atak, czerwony. Jestem skupiony. W którym miejscu, panie, byłeś? Jeszcze raz to zrobię. Dawaj, dawaj, panie, no. Chłop się cały czas blokuje. Uniki cię nie uratują. Możesz, ty wariat. Rzuciłeś mnie mieczem. A znowu mnie rzuciłeś mieczem. A, czerwone. Okej, okay, na czerwone musimy uważać, nie? Bezwartościowy Jedi. Dobra, zmieńmy się na podwójny troszkę. Zobaczymy, jak się na podwójnym chłop zaopatrujesz. Możesz, ty wariat. Ej, czerwone. Pół życia chłop ma. Come on, baby. Czemu on w ogóle stoi w jednym miejscu? Się nie rusza, chłop. Taka bitwa to nie bitwa, gdzie on stoi i się nie rusza, nie? Uderz porządnie albo zgiń. Dam radę cię uderzyć, panie. Chłop stoi i się nie rusza, nie? Liczyłem na bardziej zwartą walkę. Nie masz praw do Datomiry. Nie masz praw do naszej magii. No, ona jest dobra. Dobra, znikaj, pani. Stań, Calu Kestisie. Jeszcze żyjesz. No jo. Teraz się może zacznie w końcu coś lepszego. Nadal nie? Cofnij się, Jedi. Czerwone. Tylko w górze uciekają.
Znowu czerwona. Gin pania. Chłop się normalnie przed magią broni. Niesprawiedliwe. Dawaj, dawaj, talon. Już nie masz za dużo życia. Opa, w tyłek. Spróbuj jeszcze raz to zrobić. Możesz ty, wariat. Ale ja też mam magię, panie. Ale on się blokuje, to niesprawiedliwe. Możesz ty. Uniki cię nie uratują. Ile on wykonuje normalnie ataków? Dobra, ostatni strzał. Weź go zabij. Co to jest? Tak jak mówiłeś, Malikosie. Datomira będzie twym grobem. I ona go tak zabiła? Ładnie. Niech tkwi w mroku ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. Ach, te datomirki. Dobra, pasowałoby z nią porozmawiać, ale żeby z nią porozmawiać, tutaj mamy echo chyba, nie, tu jest to medytacja. Ale dobra, to najpierw się zmedytujemy, bo nigdy nie wiadomo, co się zadzieje dalej, nie? Dobra. Jest taki szybki zapis, żebyś tam nam wszedł. Popatrzmy jeszcze na mapę, zanim z nią pogadamy. Nic nie możemy tutaj. Co tu tak naprawdę robisz, Kalu Kestisie? Budowniczowie grobowca Zepho stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i na Datomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. O, widzisz, jaka ty jesteś fajna i dobra. Pom. W takim razie. To miejsce jest. Przerażające. No, jest takie, powiem wam. Mnie tam się podoba. No, ja bym tak mógł mieszkać. Fajnie. No, chłopie, coś ty zrobił. Mam taką dziurkę dali, nie? Przed końcem. Chłop sobie w nią wleciał. Niedobry Jedi. Ona ma nam pomóc, więc to mi się podoba, że ona nam pomoże. Może w końcu będziemy mieć jakiegoś fajnego towarzysza. Szanuj. Rządy mędrca Kudżeta. Okej, okay. Ciekawe, jaką moc dostaniemy. Czy w ogóle jakąś moc dostaniemy? Dobra, pooglądajmy, czy tu nic dookoła nie ma. Tam coś jest? Nie. Dobra, wydawało mi się. Chodźmy. Odebrać tą. To Astrium. W końcu to mamy. Tak. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Już się tak polubili? Okej. Okay. Cieszę się z tobą. I twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. No niekoniecznie, bo z drugiej strony jakby ona z nim, no to mogłaby sobie odbudować ród swój, nie? Tak na dobrą sprawę. Byłem sam przez bardzo długo. W ukryciu. Bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś. Cóż, nie. Ale życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem. W tym dziwnym miejscu.
Dobra, leć z nami. Wbrew woli. Dołączę do was. A, wiedziałem. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz... ocalali. Zmieniamy się. Tak. Tak, to prawda. Co ty na to, Bidi? Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. Ale z drugiej strony, jakby do mnie ktoś przyleciał i to z kosmosu, wiecie, wyglądający jak człowiek, i powiedział: sorry stary, leć ze mną, czeka cię przygoda, to nie, to ja chyba bym spakował walizki, bym poleciał też, nie, wiecie, tam w kosmos nigdy nie zwiedzaliśmy. Ona też dopiero miała szansę wyrwać się ze swojej planety, więc wiecie, co tam dużego łazi. No tu nie powinno już być normalnie żadnych tych, żadnych stworów, więc dlaczego mnie tam łazi stwór? Dodano nowy cel? Jaki mamy cel? Otwórz starożytne sanktuarium na Bogano. No dobra, czyli teraz będziemy się na Bogano. Udamy. Pytanko, dlaczego tam coś łazi? I to takie coś większe, można powiedzieć. Nie da się przejść. No by go jasny. Jeszcze mi teraz... Dobra, bo mamy 4 punkty, to weźmy sobie, zróbmy jednak. Dodajmy coś. Ciekawe ile tutaj się... ile się tutaj stworków zrespi, nie? Co my tu mamy? Odrzucenie, atak z powietrza umożliwia Kalowi odepchnięcie pobliskich wrogów. No też nie jest złe, ale weźmiemy sobie tą opóźnioną kombinację, może to będzie lepsze. Ciężko powiedzieć. Może tą siłę przyjaźni, bo Bidi będzie leczył też naszą moc. To jest akurat dobra rzecz. Dobra, mamy jeden punkt umiejętność. Sprawdzałaś mnie? Zdałeś. Gratulacje. Sprawdźmy tego. Słyszałem, że można się blokować na nim. Mogę na ciebie liczyć? Dasz sobie radę. Musimy się jakoś perfekcyjnie chyba poblokować. A dobra, ale to... O Jezu, nie spadaj. Dobra, zabijmy ich. Chociaż jednego zabijmy, nie? Wydaje mi się, że jest jakaś animacja tego, co słyszałem. Dobra, chociaż jeden niech zginie. To z tym jednym spróbujemy sobie... On jest wrażliwy na blokowanie, nie? Podobno wrażliwy na blokowanie. Dobra, wyczujmy gościa. Dobra. A nie, no tak jest, widzicie. Jeszcze raz. Tak, widzicie? I włącza się animacja wtedy. Czyli 3 razy się musimy perfekcyjnie zablokować. No i wtedy się animacja włącza. Także jest ok. Dobra, dobrze wiedzieć, nie? Także jakbyście nie wiedzieli, to wiecie jak ziomka zabić. Musicie się tutaj perfekcyjnie w nim za... 3 razy go zablokować jakoś tak perfekcyjnie, nie? Idziemy, BD. No, no i wtedy macie animację, on ginie od razu. To taka podpowiedź mała dla was. Sir? Skąd o niej wiesz? Widziałam twoich towarzyszy. Malikos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir, była kiedyś Jedi. To długa historia. Może kiedyś opowiesz. Jasne, opowiem ci wszystko, kiedy będziesz tylko chciała, maleńka. Dobra, lecimy na ten statek. Zostawimy te 2 skrzynie, które tam już nie otworzyliśmy. Nie chcę mi się tam aż super wracać. No, także do statku. Czym prędzej. Biegnijmy.
Może już nikogo nie będzie po drodze, bo już trochę ich pozabijaliśmy, więc... Więc może już po drodze nie być nikogo. Polecimy sobie na to Bogano, bo na Bogano teraz trzeba będzie się udać. Czy my możemy gdzieś tu dołem? Nie, chyba. Jak wygląda nasza dróżka, ścieżka? Właśnie nie chciałbym się źle udać, no ale wygląda na to, że tymi drzwiami musimy się jednak udać. Jo. I tutaj w dół. Dużo jest tego wracania czasami, wiecie? Dobra, i to są te drzwi tutaj zamknięte? Nie, te już są otworzone. No ale to byśmy mogli sobie tutaj zjechać dopiero. Wejść tamtędy, także nam się tu nie opyla. Lecimy, lecimy na nasz stateczek. Ucieczka, ucieczka z planety. No i hops, jesteśmy koło samolotu. Dobrze, wiecie co, jak już tu jesteśmy, my się tutaj pożegnamy. Pół godzinki minęło odcineczka, także dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Zobaczymy się w następnym odcineczku. Pewnie, prawdopodobnie już na Bogano. Więc mam nadzieję, że tam się ten grobowiec w końcu nam uda otworzyć. I zobaczymy, co tam dalej będzie. Także dzięki wielkie, dzięki, że byliście. Zachęcam do zostawienia łapki suba. A tymczasem trzymajcie się i cześć, cześć.